18 kwietnia 1945 roku Dacza w Kuncewie. Stalin odsunął papiery, jakie rozłożył na blacie wiklinowego stolika na tarasie Daczy w Kuncewie, i wygodnie rozparł się na fotelu. Wiosenne słońce, przebijające się przez gałęzie brzus, świeciło mocno, dając miłe poczucie ciepła. Gorąco, jak na kwiecień. Koba, może wody i Beria, siedzący w fotelu naprzeciw, pochylił się, gotów w każdej chwili sięgnąć po karawkę stojącą między kartkami, gdyby tylko Stalin wyraził taką chęć. Wyciągnął głowę, co nadawało mu wygląd drapieżnego ptaka, siedzącego na gałęzi i wypatrującego zdobyczy. Stalin, jakby nie słysząc propozycji, uniósł nogę i zsunął but. Czarny z wysoką, pomarszczoną cholewą, co najwyraźniej przyniosło ulgę jego stopie, gdyż natychmiast, zapierając palce o obcas, zsunął drugi. Grube, bawełniane skarpetki, wciągnięte na nogawki szarych spodni, pozwijały się, ale nie zwracał na to uwagi. Rozłożył się na kanapce. Była trochę za krótka, nawet jak na jego niski wzrost Więc ugiął jedną nogę, a drugą przekrzywił I ułożył tak, że stopa pozostała Poza wiklinowym obrzeżem kanapy Zestarzał się, pomyślał Beria Wojenne lata odcisnęły ogromne piętno na Stalinie Przygarbił się, posiwiał Poruszał się wolniej, jakby z wysiłkiem Stał się jeszcze bardziej podejrzliwy i nieufny Wody? Nie Sięgnął po jedną z kartek, jakie zostawił na stoliku i podniósł wysoko, aby padało na nią jak najwięcej światła. Za osiem miesięcy w grudniu 1945 roku miał skończyć 66 lat, ale niechętnie zakładał okulary nawet w otoczeniu najbardziej zaufanych ludzi.